Halo, halo, dobry wieczór, dzień dobry, szczęść Boże. W Polsce godzina 18, w Tunezji godzina 17, piątek, a zatem zapraszam na transmisję o ojcach Kościoła. Wczoraj zaczęliśmy mówić o monastycyzmie, sporo było kontekstu wprowadzającego, czyli o gnostyckich źródłach monastycyzmu, o tym odejściu od świata, które nie wynika z umiłowania Chrystusa jeszcze, ale z tej logiki gnozy, czyli odrzucenia świata, odrzucenia współpracy ze Stwórcą. Również w akcie prokreacyjnym mówiliśmy o tym, że monastycyzm ma ten odcień heretycki, że dzieje się tak, a nie inaczej, że właśnie w tym kręgu gnostyckim pojawia się jakaś deprecjacja małżeństwa, która sprzyja właśnie takiemu sposobowi życia, który wydaje się być monastycznym. I mówiliśmy o tym, że chrześcijaństwo będzie absorbowało życie monastyczne i je przekształcało w taki sposób, aby ono znalazło swoje miejsce w kościele, we wspólnocie chrześcijańskich. I tym jednym z takich działań jest działanie Atanazego Wielkiego, który jest biskupem Aleksandrii i na swoim terenie ma bardzo dużo mnichów. Ruch monastyczny się rozwija bardzo bujnie w Egipcie, zwłaszcza jedna postać, Antoniego, staje się sławna na cały świat i ten Antoni jest wzorem dla mnichów. Atanazy zostawia nam po sobie żywot świętego Antoniego właśnie po to, żeby pokazać innym mnichom, jak powinni żyć. A zatem przypominam, że to, co czytamy, czyli żywot świętego Antoniego, pióra świętego Atanazego, nie jest biografią we współczesnym sensie tego słowa. Czyli nie opowiada w sposób historyczno-krytyczny, jak było naprawdę, ale w dużej mierze jest to reguła, czyli jest to wskazanie na to, jak powinno być. I widzimy, że od samego początku życia świętego Antoniego Atanazy daje pewne pouczenia moralne dotyczące kształtowania się mnicha. I jesteśmy w momencie, kiedy Antoni dochodzi do tej decyzji monastycznej, czyli do decyzji odejścia od tego świata, żeby zanurzyć się w życie duchowe. I przypominam, że skończyliśmy na rozdziale trzecim żywotu świętego Antoniego, w którym była mowa o tym, że Antoni idzie do kościoła i wchodzi na liturgię w momencie, kiedy była odczytywana Ewangelia i słyszy słowa: jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj. Sprzedaj wszystko to, co posiadasz i pójdź za mną, a będziesz miał skarb w niebiosach. Trudności techniczne są cały czas. Nie wiem, czy słyszycie, jak mi się myszka ładuje i rozładowuje. To znaczy, jak się jest przyjmowana i odrzucana przez mój komputer, on takie ma kaprysy. Raz ją lubi, raz jej nie lubi i dzisiaj są razem, jutro są osobno. Bywa też tak w relacjach ludzkich, natomiast tak jest w relacji komputera z myszką. A ponieważ nie działa też podkładka dotykowa, jestem czasami w dużym kłopocie, bo mam komputer, ale nie mogę z niego korzystać. W każdym razie dzisiaj jest nieźle. I wracamy do naszego tekstu. Czyli Antoni wchodzi do kościoła, słyszy słowa z Ewangelii, a ponieważ idąc do kościoła właśnie nad tym się zastanawiał, jak to się stało, że apostołowie porzucili wszystko i poszli za Jezusem, jak to się stało, że dzieje apostolskie opowiadają o pierwszych chrześcijanach, że sprzedawali wszystko, co posiadali i pieniądze zostawiali u stóp apostołów, czyli co nimi kierowało, jakiej nagrody oczekiwali, i słyszy odpowiedź Ewangelii: będziesz miał skarb w niebiosach. I ponieważ właśnie łączy te dwa fakty, swoje własne rozmyślanie ze słowem Ewangelii, idzie i sprzedaje wszystko, co posiada, rozdaje ubogim, zostawia sobie trochę ze względu na siostrę. Czytamy jednak dalej, że gdy ponownie przyszedł do kościoła, usłyszał, jak Pan mówi w Ewangelii: nie troszczcie się o jutro. I nie pozwalając sobie na zwłokę, wyszedł. I znowu mamy tą perełkę w żywocie świętego Antoniego, że nie czeka do końca liturgii. Słowo Boże usłyszał, Słowo Boże do niego dotarło. Wtedy to było: idź, sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim. Teraz słyszy: nie trosz się zbytnio o jutro. I znowu odebrał to bardzo osobiście. I to jest niesamowicie ważny moment,
że tym, co kieruje decyzjami świętego Antoniego, jest Pismo Święte, jest Słowo Boga. Ono ma moc sprawczą, to Słowo do niego przemawia. Bóg nie przemawia tylko w jego odczuciach, Bóg nie przemawia do niego przez wizję, Bóg nie przemawia do niego przez jakieś światło wewnętrzne, nie w jakimś mistycznym, osobistym doświadczeniu, ale to czytane w Kościele Pismo jest słowem bezpośrednio skierowanym do świętego Antoniego. I to jest niesamowicie ważna rzecz. To jest niesamowicie ważna rzecz dotycząca nie tylko mnichów, ale dotycząca także każdego życia duchowego i każdego człowieka, który szuka woli Bożej, bo łatwo nam ulec takiej postawie, że Bóg mówi do mnie osobiście, czyli jakiś głos wewnętrzny, jakieś objawienie, jakieś światło, jakieś wewnętrzne przekonanie, jakiś anioł z nieba, który zstępuje i mnie poucza. Tymczasem na przykładzie świętego Antoniego widzimy, że słowem skierowanym do mnie osobiście jest słowo skierowane do wspólnoty. To jest jedno słowo Boga. Jedno słowo Boga, które jest skierowane do całego Kościoła i równocześnie do mnie osobiście. I tak to działa w przypadku świętego Antoniego. On nie otwiera na chybił trafił Pisma Świętego. On idzie na liturgię. On nie szuka sam w sobie jakiegoś natchnienia czy światła, ale to ono przychodzi z zewnątrz. Ono przychodzi od wspólnoty Kościoła, ono przychodzi z liturgii. A zatem Bóg mówi do nas w pewnym sensie wewnętrznie i zewnętrznie równocześnie. To słowo, które było czytane na liturgii, było równocześnie słowem skierowanym do świętego Antoniego. I myszka, a jest już z powrotem. I Antoni, kiedy słyszy słowa o tym, że ma nie troszczyć się o jutro, przestaje się troszczyć o swoją siostrę. Czyli nie pozwalając sobie na zwłokę, wyszedł i przekazał także te pieniądze uczciwym ludziom. Czyli to, co zachował z troski o siostrę, mówi, dobra, przekazał to uczciwym ludziom, a siostrę powierzył znamion z pobożności dziewicom, oddając ją na wychowanie do ich domu, a sam, przebywając poza domem, oddał się ascezie, skupiając się na sobie samym i wytrwale zmagając się ze sobą. Czyli to jest decyzja świętego Antoniego, pierwsza decyzja, która wprowadza go głębiej w życie monastyczne. Życie monastyczne jest życiem samotnym. Tyle jest w tym słowie ukryte. Monachos to jest ten, który jest monos, czyli ten, który żyje sam. I wspominałem o tym, że słowo to pochodzi od heretyków, słowo to pochodzi od gnostyków, którzy właśnie z niechęci do małżeństwa, do rodziny, do prokreacji, do przedłużania istnienia gatunku ludzkiego, mówili, że tylko właśnie monachos będzie zbawiony, wejdzie do Królestwa Bożego, wejdzie do komnaty zaślubin z Bogiem, z pleromą, z pełnią szczęścia i spokojem wiecznym. Natomiast chrześcijaństwo będzie musiało przepracować to słowo i monastyczny, i monachos, czyli mnich, będzie musiało znaczyć co innego. I to przepracowanie zaczyna się od samego początku opowieści o świętym Antonim. Bo jak można mówić o tym, że on jest monachos, kiedy to liturgia Kościoła go ukształtowała? Jak można mówić, że on jest kimś jednym, oddzielonym od wszystkich, jeżeli on wyrasta ze wspólnoty? Jeżeli jego decyzje, jeżeli słowo Boga nie przemówiło do niego w samotności, kiedy był sam, kiedy był gdzieś na odludziu, kiedy przebywał na pustyni, ale słowo Boga dotarło do niego przez liturgię Kościoła, przez czytanie podczas mszy świętej. A zatem ta samotność nie jest, ona nie odcina się od Kościoła, ona nie jest odcięciem się od Kościoła, ale ona wyrasta z Kościoła. Ona wyrasta ze wspólnoty. I do tej pory tak to działa na przykład w wielu klasztorach. Naprawdę, gdzie mają na przykład pustelników, którzy żyją naprawdę w odosobnieniu, tak chociażby jest u kamedułów, że nikt nie zostaje pustelnikiem od razu, że pierwszy etap życia monastycznego jest zawsze we wspólnocie. Wspólnota dopiero jest tym miejscem, z którego się wyrasta w życie samotne. To jest bardzo rozsądne i bardzo mądre ze strony Kościoła, bo niejednokrotnie czasami to czujecie, że również my czasami mamy ochotę być sami, nie dlatego, że chcemy być
być sami tylko dlatego, że nie chcemy być z ludźmi. A to nie jest do końca to samo. Czyli nie wychodzimy, nie szukamy tak naprawdę samotności, tylko szukamy uwolnienia się od ludzi. I to będzie jedna z pokus, która czyha na człowieka i to jest jedna z pokus, która czyha też na mnicha, czyli po prostu ucieczka. Ucieczka od tego, co trudne, ucieczka od kontaktów z innymi, ucieczka od wielkiego kościoła, w którym jest wiele problemów, w jakiś idealny świat sielankowy, gdzie się wszyscy miłujemy, jesteśmy dla siebie jak miód na serce. I tego się unika w życiu monastycznym i tego nie było w życiu świętego Antoniego. Przynajmniej nie w tym żywocie, który nam tworzy święty Antoni. I mam znowu bunt na mojej myszki. Muszę ją teraz spacyfikować, a ją się pacyfikuje uwalniając od źródła prądu. I to dobrze, już nie będę z niej korzystał. Przejdziemy na nasze przyciski, to będzie jakoś działało. Dobra, i teraz tak, Antoni sprzedaje, wszystkie pieniądze ostatecznie oddaje, siostrę oddaje do pobożnych dziewic i to jest też bardzo ważna wskazówka, to znaczy, że mamy już osoby żyjące życiem ascetycznym, czyli są już osoby, które, tak jak te dziewice, które nie wchodzą w związki małżeńskie, mają jakiś dom, czyli mamy jakąś małą wspólnotę sióstr zakonnych, pewnie jeszcze nie ma habitów, jeszcze się nie kłócą o to, czy pasek zielony, czy czerwony, czy ładnie wyglądam z welonem, czy nie. Ubierają się normalnie, ale to są kobiety, które nie wstępują w związki małżeńskie. Czyli tak jak dzisiaj się odradza, w Łodzi mamy coraz więcej, takie tak zwane dziewictwo konsekrowane, czyli po prostu, i w świecie. Czyli po prostu, że młode dziewczyny, które dorastały do momentu za mąż pójścia, decydowały, że nie, że ze względu na Chrystusa zachowują swoje dziewictwo i konsekrują je nie dla życia, czyli poświęcają je nie dla życia małżeńskiego i rodzinnego, ale dla życia chrześcijańskiego. Czyli ja pozostaję dziewicą, żeby to moje dziewictwo służyło temu, że mogę pogłębiać moją zażyłość z Chrystusem i moje zaangażowanie w dzieło Chrystusa. Jak dokładnie wyglądało to życie w domu tych dziewic konsekrowanych, tych dziewic, którym powierzył swoją siostrę Antoni, oczywiście nie wiem. Natomiast Antoni, kiedy już jest uwolniony od obowiązku kierowania biznesem pozostawionym mu w dziedzictwie przez zmarłych rodziców, kiedy już jest uwolniony od obowiązku opieki nad swoją własną siostrą, jest uwolniony od tego wszystkiego, co trzyma go w świecie. I wtedy oddaje się ascezie. I co jest ważne? Ascezę Antoniego żywot opisuje w taki sposób. Skupiając się na sobie samym i wytrwale zmagając się z sobą. I to jest coś, co już mieliśmy na samym początku. Pamiętacie, że Antoni od dziecka nie szukał świata zewnętrznego. On od dziecka przebywał w domu. On od dziecka przebywał jak Jakub, nie na polowaniach, jak jego brat bliźniak Ezaw, ale u boku mamy, w domu i zajmował się sobą. I teraz idzie krok dalej. Czyli jego odejście monastyczne, czyli to, co tworzy mnicha, to nie jest odejście od świata. Nie to jest najważniejsze, ale to jest wejście w samego siebie, czyli skupienie się na sobie samym. To jest trochę taka logika, którą znajdujemy potem u Teresy Wielkiej, kiedy ona opisuje ludzką naturę jako pewną wewnętrzną twierdzę, czyli jako twierdzę zbudowaną z komnat, które są trochę jak labirynt kulisty czy kwadratowy, z centrum w środku, czyli jest jakaś sala w centrum, do której się wchodzi, wchodząc coraz głębiej i tam jest samotność, i tam jest nasza pustynia, i tam jest właśnie to odejście, bo my żyjemy najczęściej, to jest też punkt wyjścia myśli karmelitańskiej, na zewnątrz. My tak naprawdę żyjemy w tych komnatach zewnętrznych, a czasami nawet poza własnym sercem, poza własnym umysłem i zupełnie nie rozumiemy tego, co się dzieje w nas w głębi. I Antoni jako mnich obiera właśnie kierunek przeciwny do naturalnego. Naturalnie człowiek nie ma ochoty zagłębiać się w samego siebie. To nie jest rzecz, która jest ważna. To było jedno z wielkich odkryć filozofii greckiej, gnothi se ipsum, czyli poznaj samego siebie. To było jedno z nakazów filozofii. Nie tyle poznaj wielki świat, który cię otacza, ale poznaj samego siebie. To znajdujemy też u świętego Augustyna, kiedy on w swojej modlitwie przed Bogiem przedstawia równocześnie dwie prośby. Obym poznał ciebie i obym poznał siebie.
I to wejście w samego siebie, czyli skupienie się na sobie samym, jest tym, co tworzy świętego Antoniego jako mnicha. Potem, na czym to dokładnie polegało? W tamtym czasie nie było jeszcze, pisze święty Atanazy, nie było w Egipcie monasterów i żaden mnich nie znał jeszcze wtedy dalekiej pustyni. Każdy zaś, kto chciał skupić się na sobie, udawał się samotnie w okolice swojej wioski. Czyli Antoni ma świadomość, albo nam to, czy próbuje nam odtworzyć pewne źródła życia monastycznego, albo tworzy pewną drogę, która jest potrzebna, żeby ten świat, który już istnieje, mógł sprawnie funkcjonować. Czyli Atanazy każe nam zapomnieć o tym, co nas otacza, czyli że jak ktoś chce być mnichem, to niech idzie do klasztoru. Mamy te monastyry, mamy monastery, mamy klasztory, tam są mnisi, ewentualnie na pustynie, tam są mnisi i tak dalej. I on mówi nie. Że zanim Antoni poszedł do monasteru, zanim udał się na daleką pustynię, to samotnie w okolicach swojej wioski, czyli nie od razu odcinam, rzucam, zostawiam wszystko i idę, tylko krok po kroku, to przejście do życia pustelniczego, to przejście do życia samotnego wymaga stopniowego oddalania się. I tak robili wszyscy, tak Atanazy opowiada historię monastycyzmu, ale to, co się wydarzyło w historii z całym ruchem, tak naprawdę powinno się wydarzyć w historii osobistej każdego, kto życia monastycznego szuka, czyli zanim pójdziesz do klasztoru, zanim oddalisz się samotnie na pustynię, to wykorzystaj swoją wioskę. Tu, gdzie jesteś, kawałek odejdź w okolice swojej wioski i tam żyj samotnie. I druga rzecz, która jest bardzo ważna w tym okresie, to jest to, co właśnie Atanazy opowiada o Antonim. Był więc wtedy w sąsiedniej wiosce pewien starzec, który w młodości oddał się ascezie samotnego życia. Antoni znał go i w odpowiednim momencie przystąpił do współzawodnictwa. Początkowo również on przebywał w okolicach nieodległych od wioski. Stamtąd zaś, gdy tylko usłyszał o jakimś wybitnie dobrym człowieku, wyruszał na poszukiwanie go niczym mądra pszczoła i nie wracał na swoje miejsce, jeśli go nie poznał. Wracał do siebie dopiero wtedy, gdy zaopatrzył się u niego jak gdyby w prowiant potrzebny na drogę ku cnocie. W taki więc sposób, spędzając początkowy czas swojej ascezy, czuwał bacznie nad swoimi myślami, żeby nie zwracały się ku sprawom związanym z rodzicami, ani nie rozmyślały o rodzinie, lecz aby całą swoją miłość i wszelką gorliwość związały z tym, co dotyczy wzmożenia ascezy. Pracował więc własnymi rękami, ponieważ usłyszał, kto jest bezczynny, niech też nie je. I część zarobku przeznaczał na chleb, a część na potrzebujących. Modlił się bez przerwy, ponieważ dowiedział się, że trzeba modlić się na osobności nieustannie. I tak skupiał się na czytaniu, że żadne ze słów Pisma nie upadało mu na ziemię. Wszystko zachowywał i później pamięć była dla niego niczym książki. Gdy więc w taki sposób Antoni zmagał się sam z sobą, kochany był przez wszystkich. Szczerze posłuszny był mistrzom, do których się udawał i dla własnej korzyści przyswajał sobie dobrze od każdego osiągnięcia jego pracy i ascezy. Od tego uczył się wdzięcznego sposobu bycia, od tamtego gwałtowności w modlitwach, u kogoś próbował zrozumieć wolność od gniewu, u kogoś innego życzliwość względem ludzi. A to przymknął do kogoś, kto w nocy czuwał, a to do kogoś rozmiłowanego w nauce. Podziwiał jednego za wytrzymałość, drugiego za posty i leżenie na gołej ziemi. U tego obserwował łagodność, u tamtego cierpliwość. U każdego z nich natomiast zanotował sobie pobożność względem Chrystusa i wzajemną miłość. Gdy w ten sposób został napełniony, wrócił na miejsce swojego domu ascezy. To jest kilka bardzo ważnych wskazań dla mnicha. Przede wszystkim mnich się uczy. Antoni nie jest człowiekiem, który jest zdolny, by pracować wszystko sam z siebie, ale Antoni jest najpierw uczniem. Zanim stanie się mistrzem, jest doskonałym uczniem. I doskonały uczeń to jest ten, kto wie, że nie można się wszystkiego nauczyć od jednego.
że nie ma człowieka, który jest doskonały we wszystkim. Każdy człowiek rozwija w sobie pewien charyzmat. Każdemu człowiekowi dany jest odrobinkę inny dar, każdemu człowiekowi dana jest inna biegłość. I to nie jest nic niezwykłego, że jeden mnich ma mniejszą cierpliwość niż drugi. Bo ten, który ma mniejszą cierpliwość, może na przykład być człowiekiem głębiej się modlącym. Albo może być człowiekiem lepiej wykształconym, ma z kolei naukę, albo może lepiej znać pisma. Każdy ma swoją wartość, każdy ma swoją dobrą stronę i tak to funkcjonuje. Takie oczekiwanie, że idę, mam jednego mistrza, mojego guru, który jest doskonały pod każdym względem, jest pokusą, której Atanazy najwidoczniej nie chce w życiu monastycznym i dlatego pokazuje, że Antoni miał wielu nauczycieli. Że prawdą jest, że mamy jednego ojca, to już święty Paweł przypomina w swoich tekstach, ale mamy wielu nauczycieli i ta zgoda na to, żeby było wielu nauczycieli jest niesamowicie ważna, bo ona unika czy broni nas przed błędem, który się może pojawić, który może doprowadzić do frustracji, do rozczarowania, kiedy oczekujemy od jednego człowieka, że nauczy nas wszystkiego. Że jest tym, który posiada wszystkie możliwe umiejętności, wszystkie możliwe cnoty i on będzie dla nas mistrzem. I to z kolei sprawia, że musimy, że czegoś takiego nie ma, że nie ma jednego człowieka, który uczy wszystkiego, że musimy też zaakceptować każdego człowieka z jego brakami. Nie ma mistrza, który byłby doskonały. Inna rzecz, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę w tym tekście, to jest to, jak Atanazy opisuje to pierwsze życie monastyczne. Pierwsza rzecz i najważniejsza rzecz, która oznacza, czy jest istotna dla ascezy, to jest czuwanie nad swoimi myślami. I to jest rzecz niesamowicie ważna i to jest rzecz, która często w życiu chrześcijańskim jest zaniedbana, że nie czuwamy nad naszymi czynami. To nie jest pierwsze nasze czuwanie. Nie czuwamy nad tym, co ja zrobię, co ja mam, jaką decyzję mam podjąć, tylko ja czuwam przede wszystkim nad moimi myślami, czyli nad tym, co jest głębiej. Czuwam nad moim sercem, nie nad moimi ustami. Bardzo często pamiętam z praktyki duszpasterskiej w konfesjonale, że ludzie bardzo walczą na przykład ze słowami, że wymknęło mi się słowo, powiedziałem za dużo, obmówiłem i tak dalej i skupiają się na tym, żeby czuwać nad własnymi ustami. Nawet my to mamy w naszych przysłowiach, że zacisnąć zęby, ugryźć się w język, czy nabrać wody w usta, żeby nie powiedzieć, nie powiedzieć, nie powiedzieć. Natomiast Pismo Święte zwraca naszą uwagę na to, że chociażby usta mówią z obfitości serca. Mamy takie zdanie w Piśmie Świętym. A jeżeli usta mówią z obfitości serca, to jeżeli ja chcę kontrolować usta, no to muszę kontrolować moje serce. To nie chodzi o to, żeby pilnować zębów, żeby nie powiedzieć, tylko pilnuj swoje myśli. Jeżeli w twoim sercu nie ma myśli nienawistnych, jeżeli w twoim sercu nie ma myśli zazdrości, jeżeli w twoim sercu nie ma myśli pożądliwych, to twoje słowa są inne, bo słowa płyną z obfitości serca. I to jest to pierwsze odkrycie, które czyni mnicha, zrozumienie, że cała nasza natura, nasze spojrzenie, nasze ciało, nasze decyzje, nasze czyny, nasze słowa wypływają z naszego serca. Z serca ludzkiego, jak mówi Jezus, pochodzą wszystkie nieprawości i z serca ludzkiego pochodzi wszystko, co dobre. Dlatego, jeżeli mnich chce osiągnąć świętość, jeszcze nie tylko mnich, każdy człowiek, który chce osiągnąć świętość, no musi czuwać nad własnym sercem i to jest pierwsze zadanie, które podjął święty Antoni, bacznie czuwał nad swoimi myślami, żeby pilnowały właśnie tego, co dotyczy ascezy, czyli żeby pilnował tego, w czym się ćwiczy, czyli na co się zdecydował. Dalej to czuwanie nie oznacza bezczynności. I druga rzecz, i to znowu jest bardzo ważna rzecz, zaraz za wezwaniem do czuwania nad własnym sercem jest praca. I to praca fizyczna. To jest niesamowicie ważne, że dla mnichów i dla w ogóle ludzi starożytnych nauka to nie jest praca. Praca fizyczna będzie stanowiła jeden z najważniejszych elementów życia monastycznego. Pracował własnymi rękami.
Chodzi o to, żeby zająć ciało. Ciało musi być zajęte. Ciało nie może być poddane bezczynności. Ciało musi działać. Bo jeżeli ciało nie będzie działało, jeżeli ciało nie podejmuje wysiłku, to również dusza nie podejmuje wysiłku. Coś takiego, coś jest podobnego do tej mądrości greckiej, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Czyli jeżeli ciało działa sprawnie, a ciało mamy dane właśnie chociażby po to, żeby własnymi rękoma pracować, to wtedy też sprawniej funkcjonuje nasza myśl, sprawniej funkcjonuje nasze serce. I to jest jedno z najważniejszych zadań. Zaraz po czuwaniu nad swoimi myślami, Atanazy mówi, że Antoni pracował własnymi rękoma, ponieważ usłyszał, i tu mamy cytat z listu do Tesaloniczan, kto jest bezczynny, czyli kto nie pracuje, kto nie trudzi się własnym ciałem, to niech nie je. To była pokusa, przed którą stanęli pierwsi chrześcijanie, bo to jest święty Paweł upominał Tesaloniczan, którzy myśleli, że lada chwila będzie koniec świata. A skoro tak, trochę tak jak dzisiaj przy koronawirusie, skoro myślimy, że już koniec świata, to już nic nie robimy, to już teraz tylko sprzedajemy wszystko, żeby jakoś przetrzymać te kilka tygodni, miesięcy, które zostały do końca świata i popadamy w bezczynność. I święty Paweł mówi, nie, no skoro rzeczywiście jesteście już gotowi na to, żeby przyszedł Pan i już nic nie chcecie z tego świata, to nie jedzcie też. Skoro już nie pracujecie, to nie jedzcie. Więc to jest trochę posunięcie, Paweł to lubił, posunąć sposób rozumowania do absurdu. Więc jeżeli ktoś już chce być tylko i wyłącznie człowiekiem duchowym, jeżeli ktoś chce być już tylko i wyłącznie człowiekiem myśli, człowiekiem serca, no to niech nie je, skoro rezygnuje z tego, co cielesne, z trudu, z uprawy roli, z sadzenia ziemniaków, z wyplatania koszyków. Skoro już jest tylko i wyłącznie duchowy, to niech zrezygnuje z pokarmu dla ciała. A skoro to jest niewykonalne, no to trzeba pracować. Skoro i to jest pouczenie dla mnichów. Tu widzę. Tak, to również włączenie ciała w modlitwę. Jak najbardziej Mateusz na to zwraca uwagę, że w modlitwie ciało jest też ważne. Natomiast tu chodzi o coś więcej, o to, o rozciągnięcie właśnie tej jedności ciała i ducha, wysiłku ciała i ducha, nie tylko na modlitwę, że postawa wyraża to, co jedno wpływa na drugie, ale na całe swoje życie, czyli na 24 godziny, nie tylko na czas liturgii, czyli pokłony, przejścia, przykleknięcia, ale również na cały ten czas, który dany mi jest od jednego zachodu słońca do drugiego, czy wschodu. Czyli, że mamy poświęcić czas na medytację, ale mamy też poświęcić czas na pracę fizyczną, na pracę własnymi rękoma. Czyli mamy czuwanie nad własnymi myślami, pracę fizyczną, pracę własnymi rękoma i to jest ważne, i nieustanną modlitwę, czyli bez względu na to, czy ja pracuję, czy ja skupiam się na sobie i badam własne myśli, czyli prowadzę, nie wiem, samoterapię psychologiczną czy pracę fizyczną, to ja się cały czas modlę. To wszystko jest w Bogu, to wszystko jest przeniknięte Bogiem. I zaraz potem oczywiście jest czytanie. I to jest bardzo ciekawe, bo jak wiecie, Antoni jest przedstawiony właśnie jako ten, który z tym czytaniem średnio sobie radził, nie chodził do szkoły, bo chciał uniknąć kontaktu z rówieśnikami, żeby się nie zepsuć. Natomiast tutaj ewidentnie jest przykład, że czyta. I teraz pytanie, czy chodziło o czytanie osobiste, czy miał książkę, czy czytał też w domu księgi, które mógł mieć w tym małym pokoiku, który sobie wynajął gdzieś w okolicach swojej wioski, czy chodziło o czytanie w czasie liturgii, bo na liturgię jeszcze chodzi, bo nie jest daleko, to nie do końca wiadomo, czy on sam sobie mógł czytać, czy to inni mu czytali. Natomiast bez względu na to, czy samemu sobie czytał, czy też to inni mu czytali, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, wymieniona zaraz po tych najważniejszych sprawach. I teraz zobaczcie tego, co się dzieje w tych naukach, kiedy Antoni uczy się różnych cnót od pozostałych mnichów. Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja to wam spory fragment przeczytałem, jaka jest pierwsza umiejętność, której się Antoni nauczył według świętego Atanazego.
jest mowa o tym, że był posłuszny mistrzom, do których się udawał, bo to jest ten czas, kiedy Antoni podróżuje od jednego do drugiego jak pszczoła, która z jednego pola na drugie zbiera nektar gdzieś na kwiatkach, a potem wraca i produkuje z tego swój własny miód. I tak samo działał Antoni. Ten obraz pracowitej pszczoły jest genialny. On idzie do tego, uczy się, obserwuje, patrzy, zbiera pyłek, zbiera, a potem wraca i ćwiczy się w sobie, żeby wypracować swoją własną słodycz. Czyli inni ludzie są dla niego jak kwiaty. On idzie do nich nie po to, żeby się lansować, mam zdjęcie z Szostakiem, mam zdjęcie z papieżem, ale on idzie do nich obserwować, jak oni żyją, żeby na ich przykładzie i dzięki temu, co od nich otrzymuje, wypracować swój własny miód. Tak jak działa pszczoła. Pszczoła nie leci do kwiatów, żeby wrzucać selfie na Facebook, ale idzie korzystać dla samej siebie. Jedzie coś budować dla własnego życia, żeby wyprodukować własną słodycz. I tak samo kontakt ze świętymi, kontakt z mistrzami, temu służył świętemu Antoniemu, żeby ostatecznie wypracować samego siebie. I teraz, czego się uczy od swoich mistrzów Antoni? Przede wszystkim, i to jest chyba najbardziej zdumiewające, a to uwielbiam, uczy się wdzięcznego sposobu bycia. To jest, od tego uczył się wdzięcznego sposobu bycia, od tamtego gwałtowności w modlitwach, a zatem Antoni nam daje spis cnót. To są rzeczy, których się mnich musi nauczyć, czyli to są te biegłości monastyczne, to są te sprawności, których mnich potrzebuje, żeby być dobrym przyjacielem Boga. I na pierwszym miejscu jest nie właśnie gorliwość w modlitwie, nie posty, nie umartwienia, nie biczowanie się, ale wdzięczny sposób bycia. I to jest ważne, bo to nie jest takie oczywiste, bo wdzięczny sposób bycia to jest sprawa świata. To właśnie jak idziecie do banku, to tam pierwsza rzecz, którą się te osoby pracujące w banku muszą nauczyć, to jest wdzięczny sposób bycia. Jeżeli macie kontakt z ludźmi w świecie, no to oni się tego uczą. Chociażbym nie wiem, co w sercu myślał, to dla drugiego człowieka jestem miły. I natomiast mnisi żyjący na pustyni, oni byli szorstcy. Mamy bardzo piękne apokryfy i mamy bardzo wiele innych źródeł życia monastycznego, że życie monastyczne to jest życie szorstkie. Tam naprawdę nie było, tam byli zbrodniarze, oni byli z dala od społeczności. Oni nie uczyli się, jak funkcjonować na salonach, jak jeść łyżką i widelcem, jak którego talerza używać do kurczaka, którego do naleśników, to nie był wdzięczny, czyli savoir vivre dla nich nie istniał, bo nie był im potrzebny. To byli ludzie nieokrzesani i prości jak na wioskach, przepraszam, ale po prostu, czyli jak ludzie, którzy nie potrzebują tego wdzięcznego sposobu życia, natomiast tego mają się nauczyć. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? W IV wieku i potem w V toczy się duża dyskusja, czy mnichów ustanawiać biskupami i prezbiterami. I zdania są podzielone. Mamy dwóch wielkich ojców. Jeden z nich to jest Atanazy, a drugi to jest żyjący oczywiście później, dwa pokolenia, no półtora pokolenia później, Jan Chryzostom. Obaj mają jakieś doświadczenie życia monastycznego. Jan Chryzostom jest z Antiochii, czyli i tam był wśród syryjskich mnichów, gdzie sobie żołądek zepsuł. On bardzo ciężko przeżył swoje doświadczenie monastyczne, ale jest wielkim patriarchą Konstantynopola. I mamy Atanazego, który jest biskupem Aleksandrii, i obaj dają sprzeczne odpowiedzi. Atanazy mówi tak, święcić mnichów, i masę mnichów ustanowił prezbiterami albo biskupami i jest wielkim zwolennikiem włączania mnichów w hierarchię kościelną. Natomiast w dialogu o kapłaństwie, który jest przypisany świętemu Janowi Chryzostomowi, jest jasno wyrażone stanowisko, że nie. Że mnichów się nie powinno ustanawiać prezbiterami ani biskupami. I jaka była argumentacja Jana Chryzostoma, że się sprzeciwia wyświęceniu mnicha na prezbitera czy na biskupa? Właśnie taka, że nie nauczył się żyć z ludźmi. Że całe życie spędził na pustyni, że jego towarzyszami były kozy, ogródek, marchewka, więc jak on się nauczy tego, co musi umieć prezbiter albo biskup? Czyli kontaktu z możnymi, kontaktu z bogatymi, kontaktu z ludźmi żyjącymi w kulturze pewnej. Jeżeli on, i rzeczywiście taki monastycyzm w Syrii był niesamowicie rozbuchany. Jeżeli poczytacie inne dzieło dotyczące właśnie monastycyzmu syryjskiego, to jest chyba Dzieje Miłości,
miłości Bożej, tak, to się tak na język polski tłumaczy. Dzieje miłości Bożej, Teodoreta z Cyru, która opowiada o mnichach syryjskich, to tamta ich dzikość, ten się nie mył, ten się nie obcinał, ten właśnie cały zarost, to było znakiem właśnie tamta asceza posunięta do pewnego ekstremum, które oznaczało już właśnie, no wiecie, siedzieć na słupie całe życie, to tam się zrodziło. Żeby to odejście od świata było też odejściem od kultury światowej, więc jak człowiek, który od młodego wieku przebywa 10-15 lat w takim stylu życia, nie zdziczeje nam trochę. Więc jak on potem, wracając do miasta, może być prezbiterem? Jak on się będzie umiał odezwać do ludzi? Jak on będzie umiał wdzięcznie się zachować? I to jest właśnie jeden z powodów, że życie monastyczne ma tę tendencję do kształtowania pewnej szorstkości kulturowej, że Atanazy na pierwszym miejscu kładzie właśnie jako tę umiejętność, którą Antoni zdobywał, wdzięczny sposób bycia. Mnich się musi tego nauczyć, bo tego się nauczył Antoni. Czyli ty nie możesz sobie pozwolić na to, że będziesz dla ludzi szorstki, bo ty szorstko żyjesz. Że będziesz się do ludzi surowo odzywał, bo tak twój mistrz się do ciebie odzywa. Mimo wszystko to jest pewna umiejętność, którą musisz zdobyć. Ten wdzięczny sposób życia. Dobra, więc mamy tego Antoniego, który sobie mieszka obok i uprawia ascezę i trochę się to nudne nam robi, prawda? Że tak sobie chodzi od dobrego człowieka do dobrego i ćwiczy się w doskonałości. Ale w tym momencie zaczyna się najciekawsze. Pojawia się diabeł, wróg rodzaju ludzkiego i wróg tego sposobu życia, bo diabeł, jak mówi, jak go Atanazy nazywa, zawistny wróg dobra, nie mógł znieść widoku tego rodzaju postanowienia w młodym człowieku. Jak to? Młody człowiek, który się zajmuje samym sobą, który uczy się tego, co dobre, który wyrabia cnoty i doskonałości dla diabła, który nienawidzi dobra, sam widok takiego człowieka był przykry. I czytamy dalej. Chwycił się więc wszystkiego tego, w czym jest wprawiony i zastosował to przeciw Antoniemu. Czyli diabeł ma swoje sztuczki, to jest bardzo ważne, że diabeł jest sprytny, diabeł jest inteligentny, diabeł nie jest jakąś tępą, bezrozumną, brutalną siłą jak na horrorach, diabeł nie jest straszny, diabeł jest bystry, diabeł jest inteligentny. I teraz jak on zwodzi, czy próbuje zniszczyć w Antonim to postanowienie, bo to jest bardzo ważne, że wrogiem diabła, czyli tym przedmiotem nienawiści diabła jest postanowienie Antoniego, żeby właśnie w ten sposób żyć. Ta jego decyzja skupienia się na sobie samym, czuwania nad własnymi myślami i przyjęcia takiego sposobu życia. Tak chce żyć. To jest postanowienie, które jest wrogiem. Musimy być na to bardzo, bardzo uważni, bo diabeł zastosuje chwyty, które przy takim postanowieniu są jego dziełem, ale takie samo działanie, tak paradoksalnie, może być w innym przypadku czymś zupełnie dobrym, bo narzędzia, którymi się diabeł posługuje, nie są złe, tylko dobre. Bo najpierw próbował odwieść Antoniego od ascezy, podrzucając mu wspomnienie majątku, troskę o siostrę, życie rodzinne jego rodziców, miłość do pieniędzy i do sławy, przyjemność płynącą z wykwintnego jedzenia i różne uciechy życiowe. To jest pierwsza rzecz, czyli najpierw pokazać mu, ile dobra jest w innym sposobie życia, ile dobra jest w życiu rodzinnym, ile dobra jest w życiu, żeby mieć siostrę, żeby mieć brata, żeby mieć żonę, żeby mieć w przypadku dziewicy konsekrowanej męża. I zobaczcie, jeżeli mu pokazywał życie rodzinne jego rodziców, to znaczy, że ono było udane, że przypominał, jak tam siedzą razem, jak chodzą za rączkę, jak są szczęśliwi razem i mu to przypominał, zobacz, twoi rodzice byli tak szczęśliwi, czemu nie weźmiesz sobie żony i nie założysz życia rodzinnego? Zobacz, jak to dobrze jest mieć siostrę, zobacz, jak to dobrze jest mieć pieniądze, mieć majątek, mieć uznanie, mieć sławę, wszystko to jest piękne i szlachetne, jak dobrze jest mieć na stole więcej niż tylko jakieś korzonki i suchy chleb. Więc to są rzeczy dobre, ale one dla decyzji, którą podjął w sercu Antoni, są wrogie. To właśnie przez te decyzje, one stają się pokusą. One same w sobie nie są pokusą. One nie są próbą. One stają się pokusą diabelską, kiedy w sercu
Antoniego zapadła decyzja rezygnacji z tego, co dobre, żeby wybrać inny sposób życia. I równocześnie z tym pokazywaniem tego, jak dobre jest inne życie, diabeł przedstawia mu, że praktykowanie cnoty jest szorstkie i że wymaga ona wielkiego trudu. Stawiał mu przed oczami słabość ciała i rozwlekłość czasu. Czyli zobacz, jak twoje ciało jest słabe i ile to będzie trwało. To jeszcze potrwa kilka ładnych lat. Tak jak jakbyście chcieli podjąć decyzję postu o chlebie i wodzie, to jeżeli powiecie, dobra, dzisiaj nie zjem, to jeszcze wytrzymacie. Ale jeżeli decyzję wam, jak powiecie, dobra, do końca życia, w piątek nie będę jadł nic innego, jak tylko chleb i wodę, to od razu będziecie wiedzieli, co poczuł Antoni. Od razu wam przed oczami stanie długość waszego życia i nagle jeden piątek zamieni się w kilkanaście lat bez nawet ryby, tylko o chlebie i wodzie. I z jednej strony i rozwlekłość czasu sprawia, że trud, który w tym czasie musimy ponieść, również się rozciąga i rozwleka. A zatem i w ogóle przy okazji tego rodzaju myśli wzbudzał w jego rozumowaniu tumany kurzu, chcąc odciągnąć Antoniego od słusznego wyboru. I potem jest, i okazuje się, że diabeł w tym wszystkim jest bezsilny, bo Antoni okazywał stałość cały czas i wtedy dokonał kolejnego kroku i zaczyna się kolejna pokusa. I Atanazy ją opisuje przepięknie. Kiedy więc wróg zobaczył swoją bezradność, słuchajcie uważnie, bo to jest bardzo ładny fragment, wtedy, ufając w swój oręż, który znajduje się przy pępku ludzkiego brzucha i chlubiąc się nim, to bowiem jest pierwsza zasadzka na młodzieńców, przychodził do młodzieńca i tak go w nocy niepokoił, a za dnia dręczył, że ci, którzy go widzieli, zdawali sobie sprawę, że obaj toczą ze sobą walkę. Diabeł podrzucał brudne myśli. Antoni natomiast obalał je modlitwami. Tamten łaskotał, a ten, gdy czuł, że się rumieni, obwarowywał ciało murem modlitw i postów. Diabeł, ten nędznik, zniżył się nawet do tego, że w nocy przybierał postać kobiety i naśladował wszystkie te sprawy, żeby tylko zwieść Antoniego. On natomiast, mając w sercu Chrystusa i rozważając pochodzącą od Niego szlachetność oraz umysłową naturę duszy, gasił węgiel zwodzenia tamtego. A zatem kolejna pokusa, i to jest bardzo ważne, że ona jest oddzielona od tego, co było wcześniej, to jest zwykłe libido. Diabeł sięga, jak tutaj Atanazy unika słów, jest bardzo poprawny, jeśli chodzi o jego język. Bardzo, bardzo lubię to określenie, że sięga za broń, która jest poniżej pępka. Więc po prostu zwykły popęd seksualny, zwykłe libido, które się budzi w Antonim i ono ma też swoją moc. I to jest ważne, bo to jest co innego niż życie małżeńskie i rodzinne. To jest nie do końca to samo. Życie w świecie to jest życie w świecie i to mu podsuwał już diabeł wcześniej, czyli troska o siostrę, udane życie małżeńskie jego rodziców, miłość do pieniędzy, do sławy i tak dalej, ale jest ta jedna siła, która ma olbrzymią moc, czyli libido. I zobaczcie, że tutaj to zmaganie z diabłem jest rzeczywiście zmaganiem się tak naprawdę z zwykłą pożądliwością. Ona jest w pewnym sensie bezpodmiotowa. To jest diabeł, który przybiera postać kobiety. To nie jest konkretne życie z kobietą, ale to są jakieś fantazmy, jakieś wyobrażenia. Atanazy nie miał pojęcia, że będzie istniała kiedyś pornografia, która sprawi, że to, co się działo w wyobraźni, w myślach Antoniego, nagle będzie na ulicach, nagle będzie w telewizji, nagle będzie właściwie wszędzie dostępne. I to jest rzeczywiście, jak mówi Atanazy, pierwsza zasadzka, która czyha na młodzieńców, czyli libido, które wzmożone staje się, no, prowadzi człowieka do, poddaje człowieka i ciągnie człowieka tam, gdzie człowiek czasami nie chce pójść. I Antoni się temu przeciwstawia. I jak się przeciwstawia? O pewnej szlachetności, mając, że są rzeczy większe, że myślenie o tym, o umysłowej naturze duszy, że myślenie nie tylko o libido, które jest w ciele, ale o pewnych pragnieniach duszy. I są modlitwy, jest pewne skupienie, jest po prostu odejście, czy bardziej byśmy powiedzieli dzisiaj zintegrowanie swojej natury, bo jeżeli libido się odłączy
od rozumu, jeżeli libido się odłączy od reszty naszej natury, no to ono staje się rzeczywiście diabelskie i niszczące. Więc Antoni je próbuje zintegrować z całą resztą, czyli rozmyśla, nie pozwala, żeby sam popęd seksualny stał się w nim wszystkim, ale łączy w sobie to, co już jest, to, co diabeł przede wszystkim pobudza w tym momencie, z tym, co przychodzi od Chrystusa, czyli właśnie umysłowa natura duszy. I teraz jest, i oczywiście ta walka zostaje wygrana przez Antoniego, i kiedy już diabeł wie, że nie wygra, wtedy on się pokazuje. Jak mówi święty Atanazy w swoim żywocie, diabeł zgrzytał zębami i jakby wpadł w szał. Będąc w takim stanie ducha, ukazał się następnie Antoniemu w postaci czarnego chłopca. Czyli jakieś etiopskie dziecko się pojawiło nagle przed Atanazem. Darujmy sobie teraz rozważania, na ile to jest rasistowskie, a na ile nie. W każdym razie taki obraz diabła jest dany, że to jest czarne dziecko. W takiej postaci się pokazał, która według Atanazego już jest bardziej zbliżona do samej natury diabelskiej, bo wcześniej diabeł się przedstawiał jako piękna kobieta i przybierał postać pięknej kobiety i naśladował te rzeczy jeszcze. Natomiast tutaj mamy czarnego chłopca. Jakby poddając się, już nie nacierał na myśli Antoniego, nędznik bowiem już wysiadł, lecz posługując się ludzkim głosem powiedział: oszukałem wielu ludzi i bardzo wielu pokonałem. Teraz zaś, chociaż uderzyłem na ciebie i twoje myśli, tak jak na innych ludzi, nie dałem rady. A gdy Antoni go zapytał, ale kim ty jesteś, że mówisz do mnie takie rzeczy? Jestem, odparł płaczliwym głosem, przyjacielem nieczystości. To ja zapewniam młodzieńcom nieczyste łaskotki i wszystko to, co prowadzi do nierządu. Nazywają mnie duchem nieczystym. Iluż to ja ludzi zwiodłem, którzy chcieli zachować powściągliwość. Iluż ludzi czuwających nad sobą, momencik. Iluż ludzi panujących nad sobą namówiłem moimi łaskotkami do zmiany postanowienia. Ja jestem tym, ze względu na którego prorok gani upadłych, mówiąc: omamił was duch nierządu. Ponieważ to przeze mnie tamci ludzie zostali odrzuceni. To ja ci się tak naprzykrzałem i za każdym razem byłem przez ciebie pokonany. Wtedy Antoni podziękował Panu, a do ducha powiedział odważnie: a zatem właściwie nie warto na ciebie zwracać uwagi. Jesteś przecież czarny w duchu i słaby jak dziecko. Już więcej nie będę się tobą przejmował. Pan jest przecież ze mną, mój wspomożyciel. Ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów. Czarny zaś, gdy to usłyszał, natychmiast uciekł, bo przestraszył się tych słów i nabrał obawy przed samym tylko zbliżeniem się do tego człowieka. I to jest bardzo ważne doświadczenie w życiu monastycznym, w życiu też zakonnym, bo odejście od życia małżeńskiego wiąże się również z koniecznością zmierzenia się na nowo z własnym libido, z własną pożądliwością, bo ona jest. I bardzo lubię ten opis, bo on jest niesamowicie prawdziwy, bo on z jednej strony oddaje prawdę o potędze libido. Tutaj myślę, że nasi wielcy psychoanalitycy by się nie powstydzili tych słów i takiej analizy, że on ma moc. To jest ta walka Antoniego z pożądliwością, z tymi łaskotkami, pokazuje ten opis dramatyczny, że ludzie nawet widzieli, że coś się z Antonim dzieje, że on walczy, toczy sobie jakąś wielką walkę, że to ma moc, tego się nie lekceważy, ale z drugiej strony to jest właśnie dziecko, że jednak jest jakaś, to co czasami mówimy, że seks jest przereklamowany, że to nie jest do końca tak. Ja właśnie, tak jak już tutaj pozwoliłem ten dowcip sprzedać, bardzo lubię ten dowcip właśnie, jak profesor mówi do studentów, dzieląc się, jak wczoraj mu dzień minął, żona myślała, że jestem u kochanki, kochanka myślała, że jestem u żony, a ja myk myki do biblioteki. W tym sensie, że przychodzi pewien moment, w którym na te sprawy się nie zwraca uwagi. Tak postanowił Antoni. Po prostu nie będę na ciebie zwracał uwagi. Jesteś, to jesteś. Koniec, kropka. Raz tak, raz bardziej, raz mniej. Trudno. Twoja siła jest pozorna. To nie jest tak, że to jest trochę tak jak
czasami mamy wrażenie, bardzo ładnie też o tym mówi Księga Przysłów bodajże, że jeżeli masz jakiś sekret, to zamknij usta, nie bój się, nie pękniesz. To cię nie rozsadzi. Jest też tak, że czasami nosimy w sobie jakieś słowo, które tak w nas wierci, że mamy wrażenie, że jak nie powiem, to wybuchnę, to mnie rozsadzi. I nie, to jest tylko jesteś w stanie zachować sekret, jesteś w stanie zachować tajemnicę. I tego samego podejścia uczy do libido, do własnej seksualności, żywot świętego Antoniego. Dasz radę to wytrzymać. To jest czarny chłopiec, to jest dziecko. To wydaje się być mocarz, który cię targa tam, gdzie ty nie chcesz pójść, ale to jest po prostu tak naprawdę, nie należy na to zwracać uwagi, dasz radę. Dobra, już godzinę gada. Myślę, że jeszcze będzie trzecia część naszego żywotu świętego Antoniego. Już całkiem sporo przeszliśmy. Jesteśmy z Antonim już w jego odosobnieniu w okolicach wioski. Tutaj skończymy. W poniedziałek będziemy kontynuować naszą przygodę ze świętym Antonim i Atanazym i będziemy razem z nimi wchodzić w głąb życia monastycznego i zapewniam, że to już będzie trzecie i ostatnie spotkanie z ojcami poświęcone tym początkom życia monastycznego, a równocześnie głównym zasadom życia monastycznego. Tam widziałem komentarz, że ktoś się powołał na w regule benedyktyńskiej, regułę benedyktyńską. Tak, to prawda, że Benedyktyni korzystają z całej tradycji wschodniej, monastycyzm na zachodzie, zresztą tak jak właściwie chyba wszystko oprócz kilku sporów teologicznych jest ze wschodu i zachód jest teologicznie i liturgicznie odrobinkę opóźniony, jeśli chodzi o wschód, tak mniej więcej 100, czasami 200 lat. I życie monastyczne było przeszczepiane. Wspominałem, tutaj mamy, pamiętajcie, że żywot świętego Antoniego został napisany dla tych, którzy chcieli naśladować mnichów z Egiptu. I ten tekst był posłany do Galii. W Galii znajdujemy pierwsze klasztory jeszcze przedbenedyktyńskie, świętego Marcina z Tur. Życie monastyczne kwitnie jeszcze przed Benedyktem. Natomiast ono czerpie cały czas z tradycji wschodniej. Tam punktem odniesienia dla Kościoła jest wschód. Wschód z Aleksandrią, wschód z Antiochią. Przypominam, że jesteśmy jeszcze w czasie Kościoła niepodzielonego. Kościoła, który jest w dużej mierze poddany czy kształtowany przez współpracę z Cesarstwem Rzymskim. I tak jak Cesarstwo Rzymskie przeniosło się na wschód, tak ciężar Kościoła przeniósł się na wschód. Zachód upada, Zachód ginie zarówno ekonomicznie, Zachód ginie również kulturowo, Zachód ginie politycznie. Tam się będą osiedlali niebawem już barbarzyńcy, tam będą kształtowały się młode państwa, więc również Kościół tam będzie się inaczej kształtował. W pewnym sensie benedyktyni to jest rozbudzenie na nowo życia monastycznego w nowym kontekście średniowiecznej Europy, czyli budzącej się do średniowiecza Europy. I w tym sensie monastycyzm benedyktyński jest oryginalny ze względu na moment historyczny. Natomiast nie jest oryginalny ze względu na swoją ideę teologiczną. Zobaczcie, jakie lektury poleca w swojej regule święty Benedykt. No to pierwszą lekturą jest żywot świętego Antoniego. To jest dla wszystkich mnichów punkt odniesienia. Żywot świętego Antoniego pozostaje i to jest niewątpliwie pierwsza tak pełna reguła. Były reguły takie proste, które nakazywały właśnie, że w celi dwóch mnichów czy trzech wstajemy o siódmej i tak dalej, czyli te reguły, które znamy. Natomiast taka reguła, która wprowadza w głębie życia monastycznego, no to jest żywot świętego Antoniego i on jest tekstem konstytucyjnym dla również monastycyzmu w wydaniu świętego Benedykta. Dobra, to ja Was serdecznie pozdrawiam w ten piątkowy wieczór. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrej oktawy, dobrego świętowania Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Wszystkiego dobrego na kolejne dni kwarantanny. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Jutro jeszcze jest łacina o godzinie 16, a spotkanie z ojcami w poniedziałek o godzinie 18. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się z Bogiem.